Dawid, można powiedzieć o tobie człowiek o wielu twarzach. Wszyscy pamiętamy to, co wydarzyło się w trakcie spotkania z Arką Gdynia. Ty przez kolejne dni, tygodnie spoglądałeś w lustro, czy jednak go unikałeś? Czy chciałeś jednak sprawdzać, jak ta twarz się zmienia? Czy sprawdzałem na pewno, jak się to zmienia. Na początku no, wyglądało tak, jak wyglądało, no, pewnie wszyscy wiedzieli. Ale teraz już doszedłem do siebie i jest wszystko w jak najlepszym porządku. W jaki sposób w ogóle zapamiętałeś, czy cokolwiek pamiętasz ze zderzenia z Adamem Marciniakiem w trakcie meczu? Ze zdarzenia ani z meczu totalnie nic nie pamiętam. Obudziłem się dopiero w szpitalu. No dopiero w szpitalu się obudziłem i tak to z meczu zero. Nic nie pamiętam. Ty jesteś chyba człowiekiem o mocnych nerwach, bo kiedy oglądałeś powtórki tego zdarzenia, to chyba nie robiło to na tobie specjalnego wrażenia, czy może takie wrażenie po prostu sprawiałeś, a jak twoi znajomi na to zareagowali? Na początku na pewno, jak to zobaczyłem, to wyglądało to naprawdę drastycznie, ale rodzina na pewno to gorzej odebrała niż ja. To był dla ciebie taki na pewno trudny moment, bo wiemy, że wtedy nie było w kadrze Szymona Lewickiego, rywalizowałeś z Damianem Nowakiem i chyba taki też dla ciebie trudny moment, bo byłeś wtedy rzeczywiście blisko wyjściowej jedenastki. No zdecydowanie byłem blisko i jakby to powiedzieć, no ten wypadek tak mnie skreślił na te 2 miesiące, no ale wracam silniejszy i dalej będę walczył o pierwszy skład. Jak w ogóle funkcjonowałeś w tych kolejnych dniach, tygodniach? No bo zapewne zupę musiałeś jeść przez słomkę, takie podstawowe czynności sprawiały ci problemy. W jaki sposób ty sobie z tym radziłeś, jak funkcjonowałeś? No, to znaczy no, pierwsze tygodnie to na pewno musiałem jeść przez słomkę. Piłem przez słomkę, no ale z czasem wszystko wracało do normy i starałem się jeść coraz więcej i regularnie, ale na początku to miałem naprawdę źle. Kiedy wróciłeś do treningów i jak te zajęcia wyglądały? Nie było takiej opcji, żeby na początku trenować, grać w masę, czy wolałeś po prostu w 100% to wyleczyć i dopiero wrócić do treningów? To znaczy ja dostałem jasną opinię od lekarza, że mogę wrócić do treningu, jeżeli wszystko się zagoi i będzie wszystko w porządku. I jeździłem tam na konsultacje. Teraz jest wszystko w porządku, trenuję już może z 2 miesiące już będzie. No, na początku trenowałem, wiadomo, indywidualnie biegałem, ale teraz od początku okresu przygotowawczego wróciłem do drużyny i trenujemy wszyscy razem. Najtrudniejszy moment z tego wszystkiego to też chyba była ta pierwsza diagnoza w Gdyni, bo nie wyglądało to zbyt optymistycznie. Dopiero gdzieś w kolejnych dniach, tygodniach wyjaśniło się, że jednak no, ten uraz aż tak bardzo poważny nie jest. Znaczy, no, poważny trochę był, no, kilka złamań, ale cieszy mnie to, że mam wszystkie zęby i powoli wracam do siebie. Twoi koledzy w grudniu mieli przerwę, ty raczej na kanapie wtedy nie leżałeś, pracowałeś. Jak zatem ten czas od grudnia wyglądał? No bo pewnie więcej pracy musiałeś włożyć w przygotowania, no bo miałeś kilkutygodniową, w zasadzie 2-miesięczną przerwę. Tak, miałem rozpisany indywidualny plan trenowania. Miałem przede wszystkim bieganie, interwały, coś z piłką też próbowałem robić. No i teraz tak jak mówię, że wracam do drużyny i będzie mi ciężko trenować. Kiedy byłeś w domu, nie mogłeś trenować, nie miałeś w głowie takich myśli, że jak wyjdziesz na pierwszy trening, będzie główka na treningu, to nie będziesz miał takiej blokady? I czy później, jak już na tym treningu się pojawiłeś, to jak to wyglądało? Był jakiś strach, obawa, czy zupełnie tego nie czułeś? Nie, ja jestem takim typem człowieka, że nie czułem takiej zrazy do tego, po prostu szedłem tam, gdzie miałem iść i tyle. Cały czas mówi się o rywalizacji dwóch napastników, czyli Nowak, Lewicki. Jak ty w ogóle podchodzisz do tej rywalizacji, bo na pewno jesteś głodny gry i czy trochę to gdzieś ci nie irytuje, cały czas dziennikarze mówią Nowak, Lewicki, a trochę Kasprzyka pomijają. Jak ty w ogóle tą też rywalizację odbierasz? Znaczy, ja jeszcze nie słyszałem o tym, że pominali mnie w jakikolwiek wywiadzie, bo tego nie słucham, ale ja rywalizuję z chłopakami i na pewno dam siebie wszystko, żeby walczyć sobie to pierwszy skład.